Witam wszystkich miłujących prawdę. Dzisiaj chciałbym się podzielić kolejnym tematem w rozmowach ze świadkami Jehowy. Świadkowie Jehowy lubią bardzo, żeby do nich należało ostatnie zdanie. I widząc, że w jednym temacie polegli, wtedy przeskakują szybko na inny temat i zadają jakieś tam pytania, różne, żeby tylko się wybronić z zaistniałej sytuacji. Między innymi takim pytaniem u świadków Jehowych jest: a jaką Pan ma nadzieję, niebiańską czy ziemską? No i tu dla chrześcijan powstaje problem, bo wiedzą, że idą do nieba. No a świadkowie to próbują w tym momencie rozdzielić i pokazywać swoją wiarę w to, że raj będzie na ziemi, no bo zresztą będzie. No i tu powstaje u chrześcijan konflikt. Gdy mnie świadkowie zadają pytanie, jaką Pan ma nadzieję, niebiańską czy ziemską, odpowiadam, że mam nadzieję niebiańską. Wtedy mam trzy odpowiedzi w zasadzie na to pytanie. Kiedyś używałem pierwszej, gdy w ogóle na początku, jak mnie zaskoczyli tym pytaniem, na samym początku rozmów ze świadkami Jehowy, no to w ogóle nie wiedziałem, co powiedzieć. Potem już znalazłem sobie właśnie taką odpowiedź, że odpowiadałem, że mam nadzieję niebiańską. To oni mi zadawali pytanie, no i co Pan tam będziesz robił w tym niebie? Długo nie umiałem na to odpowiedzieć. Potem zacząłem odpowiadać w ten sposób, że no jak mnie powołano do wojska, to też nie wiedziałem, co tam będę robił, a oni mi zajęcie znaleźli. Potem jak się przyjmowałem do pracy, to też nie wiedziałem, co tam będę robił, a tam też mi dali tyle pracy, że nie byłem w stanie tego przerobić. Jak mnie powołają do nieba, to też mi zajęcie znajdą. To była jedna odpowiedź. Druga, to mi opowiadał mój przyjaciel Darek. On był wtedy jeszcze oficjalnie świadkiem Jehowy, ale nie chodził na zebrania do świadków Jehowych, a chodził na nabożeństwa protestanckie. I pewnego dnia, po jakimś czasie, odwiedzili go współwyznawcy, czyli świadkowie Jehowy. No, rozmawiali z nim, chcieli go wybadać, w co on wierzy. Nie umieli go złapać na niczym i w pewnym momencie zadali mu to pytanie, no a jaką masz nadzieję, niebiańską czy ziemską? On w tym momencie, jak zadawali mu to pytanie, to mówi, no pomyślał sobie, no teraz żeście mnie złapali. Ale nie zdążył myśleć, już miał gotową odpowiedź. I odpowiedział, co wy mi za głupie pytania zadajecie. To już przecież nawet dziecko wie, że ziemia jest w niebie. I w zasadzie, jak otworzymy Biblię, na pierwszej księdze i czytamy werset 8 i nazwał Bóg, w zasadzie to 7 i 8, i uczynił więc Bóg sklepienie i oddzielił wody pod sklepieniem od wód nad sklepieniem i tak się stało. I nazwał Bóg sklepienie niebem. Pozostawiam to słuchającym do rozwagi. Czy to była odpowiedź biblijna, czy nie. W każdym bądź razie, no, świadkowie wyszli wtedy z niczym z tego spotkania. Darka nie chycili na niczym, nie wiedzieli, co mu odpowiedzieć na to pytanie. Całkiem niedawno Duch Święty mi pokazał trzecią odpowiedź na pytanie, jaką Pan ma nadzieję, niebiańską czy ziemską. I gdy dziś obecnie świadek Jehowy zadaje mi to pytanie, to ja mu odpowiadam, a to wy nie wiecie, że niebo będzie na ziemi? I pokazuję im to, że w języku polskim funkcjonuje takie powiedzenie. Jak się zje coś naprawdę dobrego, to mówimy niebo w gębie. A jeśli otworzymy Księgę Objawienia na 21 wersecie, w 21 rozdziale, a werset drugi i trzeci czytamy. I widziałem miasto święte,
Nowe Jeruzalem, wstępujące z nieba od Boga, przygotowane jako przyozdobiona oblubienica dla męża swego. I usłyszałem donośny głos z tronu mówiący: oto przybytek Boga między ludźmi i będzie mieszkał z nimi, a oni będą ludem Jego, a sam Bóg będzie z nimi. I werset 10. I zaniósł mnie w duchu na wielką i wysoką górę i pokazał mi miasto święte, Jeruzalem, wstępujące z nieba od Boga. Skąd to miasto wstępuje? Z nieba. A więc widzimy, że kawał nieba będzie na ziemi. Można mieć nadzieję niebiańską i mieszkać w niebie i jednocześnie na ziemi. Także świadkowie są totalnie zaskoczeni tą odpowiedzią i nie wiedzą, co w ogóle w tym momencie z tym zrobić. Myślę, że dla wielu chrześcijan ta odpowiedź będzie bardzo pomocna w rozmowach ze świadkami, a samym świadkom spowoduje to, że będą musieli głębiej wniknąć w Słowo Boże i zobaczyć, że tak jak tutaj jest napisane, że Bóg będzie mieszkał z nimi. Gdzie jest Bóg, tam jest niebo. Gdzie jest Bóg, tam jest wszystko. A więc plan Boży wypełni się w takim stopniu, jak to Bóg zapowiedział. I kolejne głupie pytanie świadków Jehowy na temat nadziei zostaje obalone. Tym razem chciałbym powiedzieć, gdy ze świadkami się rozmawia o świadkowie, ze świadkami Jehowy, gdy się rozmawia o świetle, to w tym momencie oni mają zbudowaną całą swoją doktrynę na jednym wersecie. To jest w przypowieści Salomona 4,18. Werset ten brzmi: ale w drogach sprawiedliwych jest jak blask zorzy porannej, która coraz jaśniej świeci aż do białego dnia. No i jeżeli chcecie się dowiedzieć, jak świadkowie tłumaczą to światło, no to zapraszam do tego, żebyście porozmawiali ze świadkami Jehowy. Kiedyś rozmawiałem przy stojaku i w pewnej chwili pani mi powiedziała, pochwaliła się właśnie tym, a bo my mamy światło i nowe światło dostaniemy i wy przeoczacie ten fakt, że oni mają to lepsze poznanie. Wysłuchałem, co ta pani ma do powiedzenia w zakresie światła. I za chwilę powiedziałem: proszę panią, to wy przeoczacie fakt, że tak jak to mówi Ewangelia Jana, rozdział 1 i 9, niech samo Słowo Boże odpowie na to, co na temat światłości ma do powiedzenia. Prawdziwa światłość, która oświeca każdego człowieka, przyszła na świat. Na świecie był i świat przezeń powstał, lecz świat go nie poznał. To jest Ewangelia Jana w 1 rozdziale, wersety 9 i 10. W wersecie 3:19 czytamy coś takiego: na tym polega sąd, że światłość przyszła na świat, lecz ludzie bardziej umiłowali ciemność, bo ich uczynki były złe. Każdy bowiem, kto źle czyni, nienawidzi światłości i nie zbliża się do światłości, aby nie ujawniono jego uczynków. Lecz kto postępuje zgodnie z prawdą, dąży do światłości, aby wyszły na jaw, że uczynki jego są dokonane w Bogu. W tej samej Ewangelii, w 8 rozdziale, werset 12. A Jezus znowu przemówił do nich tymi słowy: ja jestem światłością świata. Kto idzie za mną, nie będzie chodził w ciemności, ale będzie miał światłość żywota. Świadkowie Jehowy totalnie pomijają Pana Jezusa Chrystusa. Nie widzą tego, że to On jest tą światłością, że to On oświeca
życie każdego wierzącego człowieka. Ktoś ich sprowadził na manowce tamtym wersetem z przypowieści i wmówił im, że ktoś tam dostaje jakieś nowe światło. My już lepszego światła nie dostaniemy. Naszym najlepszym światłem jest patrzeć na Pana Jezusa Chrystusa. Tak jak to w liście do Hebrajczyków w 12 rozdziale czytamy. Patrząc na Jezusa, sprawcę i dokończyciela wiary, który zamiast doznać należnej mu radości, wycierpiał krzyż, nie bacząc na jego hańbę, i usiadł na prawicy tronu Bożego. A w 13:8 Jezus Chrystus wczoraj i dziś ten sam i na wieki. Pan Jezus jest światłem, które się nie zmienia. Tak jak tutaj jest napisane. Wczoraj i dziś ten sam i na wieki. To my, ludzie, musimy się upodabniać do obrazu Syna Bożego. To my musimy prosić Boga o łaskę, żebyśmy się stale przemieniali na obraz Pana Jezusa Chrystusa. Pan Jezus się nie zmieni. To my się musimy zmienić. On jest tą światłością wskazującą na Ojca. Nie jesteśmy w stanie nic zrobić bez Niego. Także świadkowie, jeśli chodzi o światłość, totalnie się mylą. Naprawdę, drodzy świadkowie, spójrzcie na tą światłość, którą jest Pan Jezus Chrystus.